Siemano, witam was Spider z Lam Games TV w kolejnym odcinku z serii PSX Maja. Tym razem będzie coś, co jest dosyć... w ogóle chyba nieznane. Jedynie co znają to fani tejże gry, czyli Kontry, bo to jest Sea, The Contra Adventures. Tak, nie mylicie się. Została jedyna Kontra wydana na PlayStation. Z tego co ja wiem, to jedyna, może się mylę, jak jesteś jeszcze, to możecie dać znać w komentarzu, bo nie wiem. Także zacznijmy grać w tąże przecudowną grę. Przecudowną, weźcie sobie trochę w cudzysłów, bo gra jest... zresztą zobaczycie sami zaraz. Mamy tu filmik, sobie obejrzymy go kawałek, żeby nie było, że was nie wkręcę w fabułę. Wielki robak na meteorycie, o! Lubię to. To chyba kraina jakichś starożytnych Inków. Azteków czy innych tam. Tak przynajmniej wyglądało to. No mówcie co chcecie, filmik jakościowo jest god git. Tak se człowiek myślisz, cie, Kontra, ładny filmik, nie może być źle. No nie? Myślicie tak? Pewnie tak myślicie, ja tak myślę. Jest i główny bohater, no i się wczytuje. Ale coś tam ten, Intelligence Report, coś tam, ci co umieją angielski ich czytają, ja nie umiem to nie czytam. Mamy zasejwować kapitał, ochronić stolicę, tak? No i... Tak. Tak, moi drodzy, tak wygląda Kontra. Tak wygląda Kontra. Kontra Adventures C. Kontra Adventures. Zero dźwięków. Idziemy tylko w lewo i w prawo. Z postaciami wyrenderowanymi w 3D, niby ładnie wyglądają postacie. Ale to jest 98 rok, sorry moi drodzy. Tomb Raider z 96 wyglądał 5000 razy lepiej. Idziemy w lewo i w prawo, trzymamy cały czas guzik ataku. I tyle. I tyle, i w co nie uderzymy, nasza postać od razu ginie. Jedyny plus, że mamy dużo życia. Tak naprawdę to nie musimy wszystkiego zabijać, ale to jak w każdej Kontrze. Niby fajnie, że jest zachowany klimacik taki... retro, no nie? Jak stara Kontra, ale to jakoś... No nie wiem, ja się czuję zniesmaczony. To nie tego się spodziewałem po Kontrze, tak. To jest jakiś mini bosik niby, nie? A to jest tak, że tylko uciekać sobie przed kuleczkami. No i strzelać, nawet ja potrafię go rozwalić, co to naprawdę nie wróży dobrze tej Kontrze. Bo stare Kontry były trudne. A to jest takie przyjemne, ja wiem, relaksujące. No, jak ktoś chyba chce się tylko wyżyć. Bo jakoś ja tej gry nie kupuję, nie? Taka od luźna interpretacja Kontry. No, lepsza taka Kontra niż żadna Kontra, nie powiem. Jak mnie ściga. Lepsza taka Kontra niż żadna Kontra, ale w gruncie rzeczy, no to nic ciekawego. No, ja jej nie urywa. Najbardziej razi w uszy ten brak muzy. Nie wiem, chyba że kurde, moja wersja jest jakaś lewa. Bo w Kontrze przecież co było ważne, muza była ważna, bo ta muza była spoko. I w ogóle tak, dlaczego ja nie mogę wpaść w ogień, a te potworki, ja miałem się tu z obcymi. Przecież tam były typy, które w ogóle na filmiku co ten, co z oczu im lasery leciały i inne bajera, tutaj nic takiego nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jestem oszukany? Zostałem oszukany przez twórców filmiku. No i przychodzi pora na bossa. Jest lepiej. Jest muzyka. No i cóż, rozwalanie bossa polega na unikaniu jego ataków. Jak zawsze. I kręcę mi się w kółko. O, i po muzyce. To się nacieszyłem muzyką. Same dźwięki. I strzelanie.
I tyle dźwięków mamy w całej grze. No, sorry bardzo. Trochę nie bangla mi to. No, już zniszczyłem mu jedno działko, zaraz mu zniszczę drugiego lasera namierzającego. Yep. A, teraz już jest szczwany, bo już potrafi przynosić swój płomień. No i sobie strzelamy. Tak, to jest w sumie nieistotne, gdzie będziemy strzelać, to i tak się rozwali, i tak się rozwali. Bo ma swój pasek HP i w dupie ten. Widzicie, strzelałem w co innego, nie tak jak w stary kontra. Trzeba było strzelać w konkretne miejsce, wtedy coś się chociaż działa tu. A strzelaj sobie w co chcesz, i tak rozwalisz, i tak rozwalisz. No, strasznie budżetowo wykonana gra. Gdyby nie to, że dowiedziałem się o niej przypadkiem, to bym pewnie nie wiedział, bo za dzieciaka w nią nigdy nie grałem. Ale tak sobie myślę, kontra to musi być dobre, bo to jest kontra. Tytuł zobowiązuje do działania, no nie? A to jednak, no... Przejechałem się trochę. Dostałem mizerną grę, no taką na... W skali od 1 do 10 można jej dać takie... 3 może! Nie mój klimacik, no w ogóle, no... No nie powiem, no nie każda gra na PlayStation będzie kotem, będzie urywać worki, w ogóle wow. Ale no jednak kontra to kontra. Moim zdaniem do takiego klasyka trzeba się przyłożyć. No i dlaczego to... No przestań we mnie strzelać. I w ogóle najgorsze jest to, że jak ten statek cię uderzy, to ty już giniesz. No ale tym razem statek zginął ze mną. I co? I myślicie, coś będzie się działo? Nie, idziemy dalej. Tą samą trasą. Jeden etap, gdzie jest podłoga? Kto zeżarł podłogę? Dlaczego mam mogę chodzić w miejscu bez podłogi? Czy ta gra ma tyle błędów? A no fajnie, fajnie. Cieszy mnie to, że mogę sobie przejść po czymś takim, tylko kto mi zabrał podłogę i dźwięki? Gdzie się wszystko podziało? Nie powiem, żebym był jakoś... O, i jeszcze spadłem. No dobra, 3 kontinuły są, ale co mi po 3 kontinuach? Ciekawe, odkąd będę zaczynał. Jak gra jest... No nie wiem, no ocencie sami. Mi ona nie pyka, ale chciałem was przestrzec po prostu, żeby nie grać w... Od początku? Taki hektar szedłem i mam zaczynać od początku? Rozwalenie 2 bossów od początku? Tak, tym bardziej przestrzegam wam. Przestrzegam was, jeżeli będziecie mieli jakąś możliwość zakupu albo w ogóle zagrania w C, The Contra. ABCC, dobrze. C, The Contra Adventure. Nie róbcie tego. Lepiej idźcie na browar, zagrajcie ponownie w Mario, czy cokolwiek innego, ale nie szagajcie klasyka, ani opinii sobie o nim i nie grajcie nigdy w C Contra Adventures. Tyle z mojej strony, także trzymajcie się, dzięki za oglądanie, cześć!